Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Zapraszam Was do kolejnej recenzji magazynu LEGO Star Wars z dołączoną minifigurką Kanana Jarusa. Na pewno część z Was już ma ten magazyn, u mnie się pojawił trochę później, dlatego recenzja dopiero teraz. Cena pozostaje bez zmian, więc plus za ten magazyn i to jeszcze z minifigurką. Tak więc bardzo fajnie. Tego recenzja zestawu będzie oczywiście kiedyś, gdy będę miał więcej czasu. To Wam obiecuję. Sobie też, bo bardzo mi się podoba ten zestaw, a nie mam czasu na niego niestety, żeby go zrecenzować. Dobrze, zobaczmy, co jest w magazynie. Kanan Jarus, dowódca rebeliantów. Tak wygląda jego figurka na obrazku. Tu jest trochę informacji o nim. Jest to człowiek, pochodzi z Coruscant, miecz świetny, blaster to jego broń. Rok urodzenia, 33 lata przed bitwą o Yavin. Troszkę jest tutaj informacji. Zawsze warto to przeczytać, żeby sobie przybliżyć daną postać. Mam nadzieję, że tych figurek będzie więcej w magazynach LEGO Star Wars. Oczywiście komiks, znajdź błędy, czyli różnice między obrazkami. Komiks, zabawy, zobaczmy jakie mamy plakaty. Oczywiście Kanan Jarus musi być. Spoko. Dowódca rebeliantów. Można sobie oczywiście taki plakat powiesić. I coś w stylu widzę komiksowym, jakiś plakacik z klasycznej sagi. Okej. Okay. Rysuj jak Jedi, czyli mam tutaj takie blade kontury, nie wiem czy to widać. Chyba nie zobaczycie, niestety to widać tutaj na obrazku. Mam za jasną kamerę ustawioną po prostu. Ale on tutaj jest widoczny, można te elementy poprawić i narysować właśnie Kanana. Phantom w śniegu, czyli kolejny komiks. Patrzmy dalej, o i X-Wing, to też jest moje jakieś tam marzenie. Mieć taką kolekcję X-Wingów. Może jak potanieje, to gdzieś tam się znajdzie u mnie w kolekcji. Ładna kolorystyka nawet, ale ta pomarańczowa, powiem Wam, bardziej mi się podobała z poprzedniej części, znaczy z siódmej. Ta jest taka, znaczy oba pochodzą, tak? X-Wing w ruchu oporu z Paul Dameronem. Oba pochodzą z tego samego filmu, tylko kolorystyka jest zmieniona. Mamy nawet podobne postacie, tam widziałem. Tutaj są oczywiście zestawy naszych bohaterów, jakieś tam prace. I co dostaniemy w następnym zestawie? Ducha. Na pierwszy rzut oka fajne elementy dla mocerów. Nawet przypomina tego ducha. Minimalnie, bo minimalnie, ale jednak ciężko oddać taki statek w takiej skali oczywiście. Bardzo fajnie. Zobaczymy także, co będzie po nim. Mam nadzieję, że minifig. Tak mi się właśnie wydaje, że będzie minifigurka. Zapanuj nad mocą. Bardzo fajne zestawy w tym roku, w tej fali LEGO Star Wars. Widzimy, każda figurka jest inna w tym takim secie Battle Packu. Tak więc tutaj mogę chyba polecić Wam taki zestaw 75164. Być może gdzieś tam w recenzji też się pojawi. Ale najpierw zobaczmy sobie Kanana Jarusa. Kanan Jarus był jedną z nielicznych osób, jednym z nielicznych Jedi oraz Padawanów, którym udało się umknąć przed rozkazem 66, który miał za zadanie właśnie zgładzić wszystkie te osoby. Dlatego tym bardziej warto taką postać mieć w swojej kolekcji. Jest to przedstawiciel jednych z ostatnich Jedi. Jak widzimy, nadruki są dość szczegółowe. Z tyłu mamy uwidoczniony naramiennik na prawym ramieniu, który właśnie przechodzi w taką zieloną rękę. Tak więc wszystko tutaj się zgadza, ładnie zgrywa. Detale na torsiku i nogach także są bardzo dobre. Według mojej oceny naprawdę zasługują na uznanie. Dalej, zobaczmy jego uzbrojenie. Jest to standardowy miecz świetlny o niebieskim ostrzu. Nie ma niestety żadnego dodatkowego uzbrojenia typu blaster. Mogłoby być oczywiście dodane, ale to jakoś tam nie przeszkadza nam w odbiorze minifigurki. Miecz świetny jest jego główną bronią. Zobaczmy teraz na jego alternatywny wyraz twarzy. Jest taki uśmiechnięty, zadowolony. Z przodu natomiast jest skupiony, jakby czegoś wyczekiwał. Wydaje mi się, że chodzi mu o porównanie z figurką dostępną w zestawie Wookiee Gunship. Powiem Wam, że różnicy żadnej nie widać między figurkami. Ta z lewej, mojej lewej, jest figurką z tego większego zestawu Wookiee Gunship. Zobaczcie na torsik z przodu, na nóżki, nie ma żadnych różnic. Te same miecze świetne, te same ramiona, ten sam wyraz twarzy, te same włosy. Zobaczmy bohaterów z tyłu. Także nie ma żadnej różnicy.
Dlatego tym bardziej, jeszcze porównajmy twarze dla zasad tutaj panujących w recenzji, identyczne, są identyczni. Tak więc nie warto przepłacać, nie warto kupować większego zestawu, jeśli zbierasz tylko minifigurki, magazyn LEGO jest dla Ciebie no mega tutaj pozytywny w tym momencie, dlatego warto się w niego zaopatrzyć i wydaje mi się, że być może nawet jeszcze jedną minifigurkę tego typu do kolekcji dokupię, żeby sobie po prostu gdzieś tam leżała, ponieważ no wiadomo, jeśli w dużym zestawie dostajemy taką minifigurkę, no to jej wartość spada. Natomiast w małym zestawie, jeśli dostajemy takiego minifiga, no to jego wartość wzrośnie. Warto o tym gdzieś tam pamiętać, abstrahując już od jakichś tam sentymentów do serii LEGO Star Wars. Jeśli będziemy musieli kiedyś odsprzedać taką kolekcję, no to warto takich bohaterów mieć w nadmiarze, żeby sobie jednego zostawić, jednego albo się na przykład wymienić z kimś. Tak więc jeszcze raz, gorąco polecam Wam ten numer na luty 2017. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!